ASMR. ASMR to jest to, co ja lubię. I co lubisz ty, mój drogi widzu, kochany ty. Kurczę, gałganiarzu jeden. A ja pierdolę. Dobra, jest problem. Bramka szumów była wyłączona i było słychać każdy szmer na moim streamie. A szmerów nie lubicie, chyba. Teraz już git. Bramka szumów została włączona i już nie słychać żadnego szmeru. Żadnego walenia głową, o nie wiem co. Witam wszystkich serdecznie, ciepło i dobry wieczór. Jest Need for Speed Heat, tak jak chcieliście, proszę bardzo, Benz. Ja se tylko ustawię tutaj streama. Ogólnie wyłączę wszystko, co jest niezwiązane z grą, żeby lagów nie było. Ta gra jest dosyć, no nie jest mało wymagająca. Jest trochę wymagająca, co jak co. Dobra, ustawione pięknie i zaczynamy. Kurczę pieczone. Hello, hello! Killerek, Paweł, dzień dobry. Fans, pani fans, witam ciepło na live i życzę dobrej zabawy. Lecimy, nie śpimy. Dobra. Więc tak, Need for Speed Heat. I tak jak powiedziałem wcześniej, spróbujemy dzisiaj odwzorować naszą bawarkę. Ale nie tylko, ponieważ będziemy też inne bawarki robić. I też nie tylko bawarki, ale ogólnie auta, które będą chcieli widzowie na przykład, żebyśmy zrobili, nie? Może też tak być, że będziemy robić auta, które wy też chcecie, żeby były stuningowane i zrobione przeze mnie, nie? Ogólnie jest już tutaj moja fura kupiona w garażu, kupiliśmy ją, ale zostaje jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Podtuningujemy, zobaczymy, czy to auto, jak się podtuninguje, czy będzie zapierdalać, czy będzie dobrze latać. Zobaczymy. Cześć Tomasz Pryzwan, dzień dobry Kuki, Jamka, hej hej. Witam ciepło i serdecznie. Dobra, słuchajcie, ja się napiję. Cześć Adix, pozdrawiam cieplutko. Cześć Krzysiek, dzień dobry. Zastanawiam się też nad jedną rzeczą. Myślę, żeby wyłączyć soundtrack tej gry, ponieważ nie jest on jakiś boski, i zostawić, dodać z YouTube'a. Puścić wam Need for Speedowy na przykład z Most Wanted, nie? No na kierownicy nie jest zajebiście, ale... Ej, myślicie, że to będzie dobry pomysł? Żeby puścić na przykład soundtrack z Most Wanted, a wypierdylić ten z tej gry? Masz siostrę, która mnie kocha? Mnie? Kocha? Twoja siostra? Weź ją tam pozdrów ciepła, bo zabiorę ją na wakacje chyba, w sobotę, jedziemy razem. No dwójkę jest łatwiej znaleźć niż kurwa pokój jednoosobowy w pizdę. A może nawet nie chodzi o to, że łatwiej, tylko o to, że jak bierzesz dwuosobówkę, to płacisz tyle samo, co za jedną osobę. Więc szczerze, co to za sens, nie? To mówię, że tak naprawdę już mogę nawet za kogoś zapłacić. Na przykład, nie wiem, jakby se zabrał się z jakąś kumpelą czy kolegą. Może wtedy musi być osobne te wyro, nie? No bo nie będę kurwa w jednym, no nie ma chuja we wsi. Jak są czasem osobne, no. Są niektórych osobne. To wtedy, no to ci się opłaca, nie? Bo to i tak muszę zapłacić za te dwuosobowe i tak, no to kurwa przynajmniej będę miał z tego taki pożytek, że po prostu będzie raźniej, nie? A tak to w pizdę, muszę płacić za dwie osoby i jestem kurwa sam, nie? Jak ty nawet M-ki nie masz pewnie z jakiejś Max 3.0 w gnoju, panie masny, kolego mój serdecznie cię witam po pierwsze, po drugie, nie przeklinaj, a po trzecie kolego. Mam bawarkę w M-Sporcie. Jeżeli kolego nic ci to nie mówi, bo na pewno ci to nic nie mówi, bo porównywuję to dlatego, że to jest ta sama seria. To jest ta sama, kolego, generacja. Tak, panie przyjacielu, to jest ta sama seria. I dlatego to jest te same autko, tylko z innym wersją silnikową. Dobra, jak mi nie wierzysz, to sobie sprawdź. Na Wikipedii polecam BMW seria 4, tam masz wszystkie wtedy produkowane różne wersje silnikowe od diesli po benzynkę i tak dalej i jest fajnie, nie? Tylko, że ja mam lagi na OBS-ie znowu i kurde muszę limit klatek odpalić, poczekajcie. Dobra, odpalimy limit klatek na 60 i można grać. Więc nie wiem co ten chłop się tak spina, chyba go dupka zabolała mi się wydaje, bo... Tak z dupy wbić na live'a i powiedzieć: ej, ale to nie twoja bawara, kurwa, bo to jest M-ka. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Dobra. Kurwa, jest problem. Powiem wam szczerze, że jest problem. Kurde lebele. Jak się nazywa ta aplikacja od FPS-ów? Kurczę, zapomniałem. Jak ona się nazywa? O, jest! Jest, mam! Dobra, i teraz będzie działać. Zajebiście, no i teraz śmiga pięknie. Idź na sobotę na wakacje, bo pojechała z tobą? A, to zapraszam. Co to taka słaba dniówka dzisiaj MT Studio? A, no tak, no taki live dzisiaj gorszy, nie? Cześć Jan Jamrus, dzień dobry Kalolex, cześć. Witam! Jaki mam silnik w Bawarce? 250 kucy Twin Turbo, kolega. Zdjęcie to sobie każdy może wstawić, nie wiadomo co w realu masz. Dobra, to sobie siedź tam w swoim zapizdówku i sobie twierdź swoje teorie spiskowe dalej. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Cześć Kaski, siemano. Ile mniej więcej za taką BMK trzeba dać? Za tą moją? W Polsce? No to minimum, ale to zależy czy w M-pakiecie, bo M-pakiet dużo kurwa robi tak naprawdę. Ja mam w M-pakiecie i auto bez M-pakietu wygląda to po pierwsze gorzej, a po drugie, bo na przykład dyfuzora nie masz, nie, inaczej wyglądają progi, nie masz takiego zadziornego, tak jak tutaj widzisz takie zadziorne te, nie? Kształty i z przodu też jest mniejsze i ogólnie jest wtedy wyższe to auto, w sensie wyższe, bo nie jest obniżone. Ja mam wersję M-Sport, w której auto jest fabrycznie obniżone. Jest tak naprawdę no w pizdu niskie, bo no nie podjedziesz pod żaden krawężnik, nie ma opcji. Do fryzjera muszę iść z buta, bo niestety tam nie ma opcji parkowania, w sensie jest tylko na krawężniku można się zatrzymać. A krawężnik równa się zgon, więc wolę szczerze po prostu się przejść z buta, niż stracić kurwa zderzak, nie? Więc tak to będzie. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz pytam, czy chcecie, abym wyłączył soundtrack z tej gry i włączył soundtrack z Most Wanted, czy z innego NFS-a? Czaty, czy chcecie, żebym tak zrobił? Dobra, to chcecie czy nie? Masny Ben, no bo chłopie, kurde, a co mam ci powiedzieć więcej? Co mam ci powiedzieć? Jeszcze newtonometry mam ci powiedzieć, chłopie, że 4 to jest... Że nie jest rzędowa 6, tak jak każdy twierdzi, że są najlepsze. O co ci chodzi, chłopie? Nie podoba się live? To wypierdalaj. Cześć Luke, dzień dobry. Chcecie? Dobra, super. To odpalamy muzyczkę, no bo chłop tak się spina, że to masakra, nie? Siedzi i się kurwa spina, nie? O, kabanos w mordę jeża! Need for Speed Most Wanted, soundtrack. 10 złotych. Zajebiście. Buźka mrugająca okiem. Buźka mrugająca oczkiem, dziękuję. Ja też mrugnę oczkiem. Albo buziaka, wyślę. Słychać? Ej, czaty, czy jest za głośno? Weźcie, powiedzcie, czy słychać, czy nie. No ból dupy ma chłopak, nie? Ej, czekaj, stop. Jeszcze musimy przyciszyć tutaj ustawienia. Szybko. Gdzie jest głośność? Dobra. Powiedzcie, czy jest git, czy słychać muzykę z YouTube'a i czy nie słychać muzyki z gry. Słychać auto? Nie, słychać kurwa, bestie. Ładnie, ładnie czaty. A i już jest tuningowana przeze mnie delikatnie, powiem wam od razu, bo nie mogłem się doczekać, żeby to sprawdzić, więc tak. Moje auto ma czarne nerki, bo jest w M-Sporcie, nie? Tam ma czarne nerki, nie wie, jeżeli ktoś nie wie co to nerki, to zaraz pokażę, tylko kamera się zmieni. Nerki to jest to, co macie z przodu, widzicie? No, to są nereczki. I one mają srebrną taką obwódkę. I one miały srebrną obwódkę tutaj w grze, ale w wersji sportowej są czarne. I u mnie też są czarne, dlatego wziąłem full czarne, nie? Troszkę się spóźniłeś na live'a. Muzyczka z dyszki jaka jest? Głowa w betoniarce. Pozdrawiam. Ogólnie jeszcze takie różnice między moją furą a tą w grze, oprócz oczywiście wersji silnikowej, to jest też to, że ona ma karbonowy dach, o ile się nie mylę, ale mogę się mylić. W sensie tutaj w grze. Tak, ona ma karbonowy dach. Moja ma karbonowe lusterka, a ta nie ma karbonowych lusterek. Więc nie wiem, czy to się da pomalować w tuning shopie, ale jeżeli się da, to pomalujemy na karbon. Czy tam na czarny po prostu. Nie, no na karbon, no bo mamy karbona, nie? Więc obczajmy sobie. Jeszcze oczywiście ją podtuningujemy, zobaczymy jakie są opcje tuningu, czy są ciekawe. Oby, kurde, gra nie lagowała, nie? Bo ta gra jest dosyć wymagająca, a gramy w rozdzielczości 2K. No to trochę, kurde, jednak rozpierdala peceta, nie? Ale widzę, że jest git. Chyba wam nie laguje, chyba jest płynnie, nie? Chyba jest płynnie. Dobra, słuchajcie, bierzemy się za tuning tej bestii. Bierzemy się za tuning tej bestii, bo jest śliczna. Aż, słuchajcie, powiem wam szczerze, że jestem w niej tak zakochany, że jak jadę na te wakacje, to trochę nie chcę jej zostawiać, no bo wiecie, nie mogę nią pojechać. Muszę jeszcze tak, amortyzator wymienić, drążek kierowniczy, czy jak to tam? No i na zbieżność dać, nie? Więc, no i opony wymienić, no bo są już łyste prawie, nie? Więc czaty, no jeszcze, no nie jest taka, żeby już psiup na 500 km zrobić, tak? Więc wiecie. Dobra. Zobacz ten masny, zobacz co ten masny. Ej, słuchajcie, bo Horcrux usuwa te wiadomości, ale sprawa jest taka. Napisał, że... czekaj, ja wam powiem co on napisał, bo to jest ciekawe. Gościu, ja i ból dupy, gościu jak ty Sajczęto w gazie widzisz na drodze i do ojca gadasz, patrz jaka fura jedzie. No nie wiem kolego, no. Radziłbym na Instagrama wbić i zobaczyć czym naprawdę jeżdżę. Cześć Filip, dzień dobry. Więc słuchajcie, bierzemy się za tuning. Jak mówiłem, tutaj pokażę wam jak wyglądają nerki te fabryczne. Fabryczne czaty są srebrne. Widzicie to co teraz się pomaluje? One są srebrne. A są teraz pomalowane na czarno. Full czarno. I to właśnie jest jedyna rzecz, którą zmieniłem w tym aucie. I tak poza tym to nic. Oczywiście to nie będzie odwzorowanie 1 do 1. W sensie, bo teraz tak naprawdę już jest odwzorowana. Ale będziemy tuningować tą furę, żeby wyglądała jak moje BMW, ale takie wersji marzeń, nie? Takie wersja full wypas, kurwa. Zobaczymy co da się stuningować w tej grze. Dziś na przykład tego bym nie chciał, to jest gówno. Nie wiem jak to można założyć, ale mi się to nie podoba. Rozdzielacz powietrza, czyli coś co w swojej furce też bym zainstalował szczerze, ale na razie się nad tym zastanawiam. L-Performance. No to coś ala coś takiego by było pewnie. No, coś ala coś takiego. Chyba, że jest jeszcze inna wersja M-Performance. Ten już jest za duży. Ej, ten idealnie pasuje. Ten średnio. Tak, ten idealnie pasuje, ten. Wersja karbonowa, nie? Ej, podoba wam się? Chyba jest najlepiej zrobiona. Ej, a da się ją pomalować? Ja bym, kurwa, wiecie co? Ja bym ją pomalował na... czarny, czarny mat, albo czarny, błyszczący czarny, nie? Bo karbon jest do dupy. No to jest muza z Need for Speed Most Wanted. Wbije taki Hot 11 i gada głupoty, nie? Dobra, słuchajcie, kupujemy go. Ogólnie zderzak można też wymienić, co ciekawe. Wow. Wow. Kurwa, ale który będzie ładniejszy? Zastanawiam. Ej, chyba ten będzie najładniejszy, nie? Taty, jak myślicie? Ja wiem, że no to nie będzie taki jak u mnie, ale jak myślicie, który według was będzie najładniejszy? Czy ten fabryczny zostawiamy? Kurde, ale mi nohal swędzi. Który zostawiamy? I sam miał taką dokładkę? Nie. Daj mu trochę kuni, zaraz będzie. Najpierw tuning wizualny, nie? Później będzie tuning mechaniczny. Ten, mówicie, że ostatni, LB Works? Mam 374 000, więc raczej wystarczy, chyba że zrobimy słab silnika. Dwójkę piszecie, że fajny. Ej, no dwójka, no fajna. Tylko, że trochę zwiększa. Taki bardziej wysunięty się wydaje to auto. A jedynka jest bardziej taka właśnie niska. Podziwiasz za Need for Speed Heat? Dlaczego? Kurwa, nie wiem szczerze, ej. Czaty, 1, 2 czy 3? Średnio słychać muzykę, żeby podgłośnić. Ej, czaty, 1, 2 czy 3, bo ja już nie wiem. Dwójka i trójka. Dwójka, jedynka. 3, 3, 2, 2, 2, 4. Kurwa, 4. 6. Kochasz tą grę? 2. Fabryczne. 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 3. Fabryczne. 2. Mniej więcej jest na dwójkę. Kurwa, ale mi się dwójka nie podoba. Chyba że ją obniżymy. Wiecie dlaczego tak ciężko jest z tym autem? Bo ono jest w realu, bo tego tutaj tak bardzo nie widać. Tego praktycznie tutaj nie widać. Ale w realu to wygląda tak, że jak się patrzy na to auto od tej strony, to tam gdzie jest silnik, czyli maska, to całe auto idzie do dołu. W sensie jest taki obniżony, jakby on jest cięższy z przodu i przez to jest bardziej niższy. W sensie to widać z boku, jak się patrzy, że po prostu tak jest, nie? I dlatego tak po krawężnikach zapierdala ten przód. No bo tyłem to jeszcze tak nie zawadzisz, nie? Ale, bo tył jest do góry bardziej, a przód jest do dołu, nie? No i to jest dlatego tak, kurwa. Później zaliczasz tylko krawężniki. Dobra, czyli dwójka, bo pisaliście, że dwójka najlepsza. Okej, maskownica była kupowana maska. Zobaczmy. O kurwa. O kurde. Da się to pomalować? Ej, dawaj zostawimy na karbonie. Karbonowy dach, karbonowa maska. Jeszcze można by karbonowy, kurwa, nie wiem, spoiler wyjebać. Po prostu Wiktor, witam nowego na kanale, dzień dobry. A dwójka to jest to samo co, a nie, bo trójka ma wlot powietrza. To za zajebista gierka, Need for Speed Heat, kolego. Pięknie, piękny tuning. Dobra. Którą bierzemy? Dwójkę chyba. Bo trójka fajna, ale nie wiem, czy ten karbon będzie do niej pasował. Weź te karbon, bo cię znajdę. No to dwójkę bierzemy. Jak tam DJ Archie? Dobrze. Masny, ile będziesz jeszcze raz dopisał, chłopie? O kurwa. To jest w białej często. W białej to często widzę takie te. Fajnie to wygląda. Ale wlot powietrza jest usunięty dziwnie. O, poszerzenie. Czy ją poszerzamy? Kurwa, nie wiem. Nie podoba mi się. Jak myślicie, czaty, dajemy te paski? M Performance. Niech będą, kurwa. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować, nie? Później. Później to zmienimy, jak coś. Usterka boczne. O jest. O, są karbonowe! No to już jest jak moja. To już jest jak moja. W sensie, no oprócz tych naklejek, nie? No to są lusterka karbonowe, zajebiście. Nakładka M Performance, czyli taka, którą kupię w realu pewnie. No. Są jakieś takie bardziej finezyjne? Nie, ta M Performance będzie najlepsza. Dobra. Czyli taką, jaką można by kupić tak naprawdę w realu, bez jakichś większych problemów. Bo tam 500 zł kosztuje, nie? Dobra. I teraz tak, tylni błotki. O kurwa. Ej, to mi się podoba. Szczerze, to mi się podoba. Poszerzenie tylniego. Ej, szczerze mi się podoba. Ten tylnie poszerzenie. Z przodu nie poszerzamy, czaty, ale z tyłu to fajnie wygląda. Ej, fajnie to wygląda, mi się wydaje. Jak myślicie, czaty? Jest git? Czy nie jest git? Usuń te paski. Kurwa, kto do mnie pisze? W końcu nie ma żadnych gierek, no ale to jest wejścia po północy. Co? Bierz, masno? Dobra, bierzemy. I teraz tak. Nakładki na progi zrobione. Lustereczka zrobione. Przedni błotnik, mówicie, że chujowe są te. Czyli na razie fabryczne zostawimy, dobra. Światła. Ja bym dał przyciemnione. Ja w swoim nie mam przyciemnionych. Ale kurwa, zajebiście to wygląda, nie? Ej, czaty, przyciemniamy? Lampy? Już jest takie mocne przyciemnienie. I takie delikatne, chociaż to jest taki bardziej podfiolet. Podfiolet bardziej, nie? Ej, kurwa, kozak będzie. Mówię wam. Będzie pasować do nerek, kurde. U nas w Polsce niestety z przyciemnianiem tych jest po prostu problem, nie? Jest to tak kiepsko. Dobra, przyciemniamy lampy. Zajebiście. Dobra, nie laguje stream? Nie laguje, jest git. Czyli tak, tu mamy kupione. Koła za chwilę ogarniemy, bo Nie wiem, czy będziemy je zmieniać, bo one mi się podobają. W sensie możemy zmienić rozmiar. Te fabryczne są bardzo fajne. Daj, zmienimy widok. 73 stopnie na tym? O kurwa. Ale się grzeje jebany. 74 stopnie na karcie graficznej. Muszę w końcu odkurzyć w tym komputerze, jak wrócę z wakacji, bo rzeźnia jest. Ten jest fajny. Ale ten też jest fajny. Ej, który byście wybrali? Ja chyba ten wezmę. No. Ładna BMK, dziękuję. Cześć, sługa, dzień dobry. Taką niedługo na ulicach zobaczymy, nie? O, ale to wtedy spoilera nie można zamontować. Zobaczmy, jakie są spoilery. Ja pierdolę. O Boże. Jak ja to zamontuję, to po prostu mnie zabijecie chyba. Widzicie, czaty? Takie coś wam zamontuję. Dobra. Zajebiście. Czy coś tu jeszcze jest? System audio. Dobra, może będzie lepsza muza. Ale i tak muzy nie puszczam, dobra. Montuj? Czekaj, bo ktoś do mnie napisał. Dobra, wujek. Okej, wujek, spoko. Spoko, loko, jutro ogarniemy. Spoko, loko, kurczę, na wakacje. Jak ci dzień minął? No szukam noclegu, wiesz? Bo na urlop się już wybieram. Koniec ze streamowaniem. Na bardzo długi, no może nie długi czas, ale na jakieś 1,5 tygodnia, nie? Nie zobaczycie. Dobra, teraz felgi, czatę. Teraz bierzemy się za felgi, bo kolor już ustawiłem poza live'em. Kolor jest ten sam co mój. Mniej więcej. Będzie problem z zaciskami, bo chyba nie ma niebieskich zacisków, co ciekawe. Dobra, bierzemy tak. Zmiana felg. Nie możemy rozmiaru zmienić. O kurwa. Ej, to do dupy. Jeszcze są takie BM-owskie. O shit, no to do dupy. Trzeba by jakieś BBS-ki dać. Ale chujowo. Nie możemy rozmiaru felg zmienić. To znaczy, ja też mam 18, nie? Ale 19 by wyglądały, czy 20 zajebiście w tym aucie, kurwa, potężnie. Potężnie by wyglądały. Ej, te też są fajne. Jakby dać je na czarno, kurwa, nie? Co to za grat? Easy Club? To moja fura, XD. Przyciemnij szyby? Zaraz przyciemnię, jeżeli się da. Te też są fajne. Jak one się prezentują z daleka? Nie pasują jednak. Te już bardziej. Te już bardziej, ale by trzeba 20 dać, nie? Teraz sprawdzimy, jak one wyglądają. 20, dobra. Kurwa, ale bestia będzie. Bazowy kolor lakieru dajemy czarny. Wykończenie chromowane. Na przednich i tylnych. Full przyciemnione. Bo moje są czarne, co jak co. Tylko, że w środku to wygląda źle. Tu by można dać... O! Karbonowe. Satynowy metalik. O! Metal jakaś dematesteńska, kurwa. Połysku może by je zrobić. Ty, ja mam taki pomysł, może podajmy w połysku, a na przykład bazowy kolor damy na przykład w satynce albo w jakimś maciku, nie? Karbon. Ło. Kozak. Tu w metaliku będzie, nie? Zajebiście. 20. Szkoda, że właśnie ich rozmiaru nie można zmienić, bo te fabryczne są najładniejsze, nie? Dobra, jakie to były felgi? Pamiętacie może? Bo trzeba teraz je zmienić, kurde. Które to były, kurwa? Nie pamiętam. Pamiętacie numerek? Dobra, szukamy. One jakoś... To nie te. One mają mało takich dróżek. To te chyba. Nie? To chyba te. Kurwa, ale... Jezu, co to jest za rozmiar felgi? Co to jest za rozmiar? Nie wiem, ale bardzo, bardzo mały. Dobra. Pan masny... masny Ben ma masnego bana. Gratuluję. Wkurwiasz ludzi na czacie, naprawdę. Idź spać, dobrze ci zrobi. Dobra, bazowy kolor, nie wiem czemu jeszcze w ogóle moderacja tego nie zbanowała. To jest kupsko totalne. Ej, to nie są te felgi. To nie są te felgi, czaty. To nie one. To nie one. To są inne. Czekaj, jakie one są? Vossen CV5. Vossen CV5, dobra. To nie te. Ile? 15? Jest! To co? To to, dobra, mam. Benz. Kurde. Dobrze gadasz? No i kurwa, z nimi. Zniszczyć gościa. Dobra, edytuj teraz tak. Bazowy kolor lakieru dajemy w chromie. Dla tylnych. A kolor wykończenia damy czarny, ale zastanawiam się jaki, w połysku? O, satynowy metalik, kurwa. Ej, zajebiste. Satynowy metalik wygląda. Ale bardziej lepiej chyba jak się błyszczy, mi się wydaje. Psu jajca. Te też są fajne, nie? Zmiana koloru. Ej, te też są fajne. Widzicie? Muszą się trochę błyszczeć, kurczę. A to dla metalika zrobimy, nie? I teraz tak. Kurczę, jak już mamy felgi, to kolejnym punktem będzie opona. Opony akurat jeszcze muszę wymienić, więc tam chuj z oponami. Jak to będzie wyglądać? Nie, chujowo to wygląda. Już nieźle. Felgi są fajne, już są moje, naprawdę fajne. Ale... są fajne. Wersja Need for Speed. Spoko, może być. Dobra, teraz tutaj ponki. Takie Need for Speedowe. Też są fajne. Bez tego napisu, nie? Bez napisu chyba. Tak zastanawiam właśnie. Dobra, niech będą na razie, nie? Daj inne tarcze, zaraz zmienimy, spokojnie. Tarcze hamulcowe. Dobra, mamy tarcze. Zaciski. U mnie są niebieskie. Zdajemy niebieskie. Dobra, dajemy niebieskie, ładnie. Nie sprawdzasz? Wiesz co, ja sprawdzam teraz tylko wiadomości na Instagramie i na Facebooku. Więc jeżeli masz jakąkolwiek wiadomość, to tam do mnie pisz. Dobra. I teraz tak. Felgi, tarcze i to będzie wszystko. I to będzie wszystko. W sensie wszystko tutaj wizualnie mi się wydaje. Nie, ja bym te opony wypierdolił jednak. Te opony mi się strasznie nie podobają. Nie, one są złe. One są złe. Chociaż ty tak patrzy. Jak się tak patrzy, to no nie wiem. Mi się te opony nie podobają strasznie. Jeszcze jest kilka rzeczy, które będziemy zmieniać. Mi się te opony, czaty, nie podobają, nie wiem jak wam. Kurde. Dobra, jeszcze mamy tak, do zmiany owiewki? Czy dodajemy owiewki? Nie, chyba nie. Czy można być szczerze, bo to takie minimalnie. Nie, chujowe, nie chcę. Git, cześć Konrad, dzień dobry. Dyfuzor można zmieniać. ale jest gównem. Układ wydechowy sprawdźmy. Dwie rury. O, tu są te takie dwie platynowe, kurwa, czy chuj wie jakie. Tytanowe. Nowej tytanówki bierzemy. Zajebiście. Podoba mi się ta. Szyby można chyba przyciemnić, tak patrzę teraz. Full na przyciemnienie dajemy, nie? Full przyciemnienie, dobra. Kurwa. Co to za gra? Need for Speed. To jest Need for Speed, kolego. Zawieszenie dajemy, obniżamy. Nie, ale nie wiem, czy jak bardzo nisko, kurwa, by ją obniżyć. Jak sukę obniżamy nisko, czaty? Nie za nisko. Tak mi się wydaje, że będzie idealnie. Tak chyba będzie idealnie, nie? No, tak będzie ideolo. Czy taką betę? No bez tych dodatków, tak? Bez tych dodatków, czaty, spróbowałem. Oczywiście fantazja mnie poniosła, dodając dodatki w stylu tytanowego wydechu, nie? Czy takiego dyfuzora, czy na przykład opon z napisem Need for Speed i na przykład takiego rozdzielacza powietrza. Ale tak poza tym... No są opcje takie jak w mojej bawarce, czyli tak, lusterka karbonowe, czarne takie felgi, czarny maskownica, która nazywa się nerki ładnie w BMW. Przyciemnione szyby mam, ale tylko z tyłu, bo z przodu nie można. Na full. Światła tylnie można jeszcze zmienić, by... O. O. Nie, chyba zostawię. Ej, czaty, dajemy czarne światła z tyłu, jak myślicie? Bo takie delikatnie przyciemnione, o, te są też fajne. Bo takie delikatnie przyciemnione, nie? Tuj, kurwa, bestia będzie. Dobra, teraz tak. Efekty. Strzał gaźnika, dym z opon. Niebieski? Zajebiście, niebieski dym z opon. Neony jakieś bierzemy, pneumatykę dawaj, instalujemy pneumatykę. Strzał gaźnika nie potrzebuje. Zawieszenie jest zrobione. Brzmienie, no to muszę na chwilę soundtrack wyłączyć. On się podwyższa, jak się odpali silnik. Okej. Jakoś nie będę tego siarczystego strzelania ustawiał, bo to nie ma strzelać, kurwa, jak bestia, nie? Co to jest pneumatyka? Że ci się zawieszenie podnosi, jak odpalisz motor, czyli odpalisz bestię, swoje auto, to podnosi się zawieszenie, a jak nie masz odpalonego, to ci się obniża, że leży praktycznie full na glebie, nie? To jest pneumatyka. To w ogóle nie strzela, dobra. Niech strzela, ale tak spokojnie, nie? Nie lubię metalicznego odgłosu akurat, więc tak delikatnie, nie? No, ale tak będzie najlepiej. Dobra? Okej, jest dobrze. Teraz, czaty, lakier zostawiamy oczywiście, no nie będziemy naklejek dodawać. Lakier zostawiamy taki, jaki mam. Dajemy teraz, kupujemy wszystko na maksa. Tylko teraz pytanie, czy mam w ekwipunku? Mam unikat, dobra, czyli tak, kupujemy unikat plus. Wał korbowy na maksa. To auto będzie stuningowane na maksa. Dobra, lecimy. Silnik, czyli komputer. Elitarne. Unikat plus. Jeb, kurwa. Ile to ma mocy aktualnie? 538 mocy Ej, a zobaczmy jeszcze możliwości swapów silnika, bo jestem ciekawy. Teraz mamy rzędową szóstkę, 3 litra, 425 koni, okej. Możemy V8 wrzucić, w ogóle jeszcze wyłączymy na chwilę soundtrack. Boxer, silnik Boxer, 4,9 litra, nie? Do tej bestii to ten ryk silnika pasuje, wiecie? Ale nie wiem, czy 4-litrowy silnik. O, 12 teraz. V10. Głośne. V8. I V12. Kurwa, tu jest tyle opcji, że ja nie wiem, który zamontować. Co ciekawe, jeden z nich mamy, więc możemy go za free zamontować. Ten silnik mamy. Możemy go za free zamontować, czaty, jeżeli chcecie. Tylko że on jest w pizdu wielki. Jego się nie opłaca brać do tej budy. On ma, słuchajcie, aż 8 litrów. 8,5 litra. Jak go wrzucimy do tego auta, to ono będzie w pizdu ciężkie. Będzie w pizdu ciężki. Mamy jeszcze jakiś? Nie. Czyli może zróbmy tak, że najpierw go tuningujemy na fabrycznym silniku, zarobimy trochę pieniążków i później swapa zrobimy. Z Vipera ten 8-litrowy. No ale weź kurwa Vipera teraz. Chłodzenie. Układ wydechowy. Okej. Na razie ma tak, 668 koni. Do setki ma w 3,4 sekundy, więc jest git. Jaką turbinę mu dać, czaty? To jest pytanie. Czy dajemy mu turbosprężarkę? Zobaczmy, ma wtedy tak, 3,43 do setki. Co ma najlepsze przyspieszenie? Mają podobnie. Podwójne... O Jezu, przepraszam. Podwójne turbo daje najwięcej chyba. Ja. Mam jedno. To za darmo. Podwójne turbo montujemy. Tak, zaraz będzie jazda. Zaraz jedziemy. Z fabrycznego silnika zobaczymy, co da się wyciągnąć. Unikat. Unikat nitro dajemy. Dobra. Zawieszenie. Kurwa, muza się skończyła. Yeah! Zawieszenie dajemy na tor. Chyba będzie do wyścigów, nie? A rajdowe czym się różni? Na tor daje o wiele lepsze przyspieszenie. Ale na tor jest tak, że tylko po asfalcie możemy jeździć. Jeżeli wyjedziemy poza asfalt, to nasze auto jest... totalnym zerem. Nie będzie w ogóle przyspieszać, nie? Zawieszenie na tor bierzemy. Hamulce dajemy oczywiście elitarne. Dobra. I teraz tak. Oponki. Oponki dajemy... Kurwa, ja bym jej dał dragowe, kurwa. Żeby wypierdalało w kosmos, nie? No ale nie mogę, bo to kurwa w ogóle auto wtedy nie skręca. Opony na tor bierzemy. Yeah, jest soundtrack, jest impreza, czaty. Łapka w górę i lecimy dzisiaj do rana. Wykorzystujcie mnie póki możecie, bo niedługo, czaty, wyjeżdżam na wakacje. Już mnie nie zobaczycie. Sprzęgło. Sprzęgło dajemy oczywiście Elita Plus. Skrzynia biegów. To ciekawe. Jest wybór między 6 a 5-biegową. Nie no, to zostawiamy 6-biegową. Układ różnicowy dajemy na tor. Wszystko na tor, nie? Czyli pod wyścigi. Dodatki. Aha, odnowienie nitro. Modyfikator. Mieszane ulepszenie nitro. Samopompujące opony, zakłócacz radarów, dodatkowa moc nitro. Samopompujące opony, zwiększenie uszkodzeń. Modyfikator nitro. Kurwa, ile tego jest. Dobra, to zostawimy. Dobra. Personalizacja skończona. Więc autoczaty jest zrobione. Nie wiem, czy teraz kamera się ustawi w automatyczne oglądanie. Tak, jest. Czyli auto jest czaty zrobione wizualnie oraz mechanicznie. Silnika nie słapowaliśmy, czyli silnik jest fabryczny w tym samochodzie. Silnik jest fabryczny. Ale zobaczymy, jak będzie zapierdalał. Jest na pneumatyku, jest odpalony. Kurde. Z przodu nie jest poszerzony, z tyłu jest poszerzony tylko. Z przodu mi się nie podobało poszerzenie. Tytanowy wydech z tyłu, lotka, bez spoilera, tylko lotka. Więc jest rzeźnia. Skończyliśmy czatę, idziemy nim pojeździć. Idziemy nim pojeździć. Dobra, jedziemy. Na dzień. Zainstalowałeś Androida 10? To, a jak ja mam 9, to też mogę? Czy nie mogę? Ale osób Mateusz ile? Gdzie? Patrz, pierwsza przejażdżka czaty. Moim BMW. Kurwa. Mu się nie da wolno jeździć. Szkoda, że na kierownicy nie jeżdża, nie? Kurwa, jakby na kierownicy grał. To byłby dopiero kozak, nie? O kurwa, na czołówę. Spierdalaj, gnoju. Kurde, miałem nie przeklinać dzisiaj. I fajnie jest. Myślałem, że będzie gorzej brzmiał. Jak na 3-litrowy silnik myślałem, że będzie gorzej brzmiał, ale brzmi zajebiście. Jeszcze możemy go delikatnie zedytować. Czułość kierownicy jest git. 1/4 mili w 9,8 sekundy. 370 na godzinę prędkość maksymalna. Jeżeli byśmy mu dali trochę siłę docisku mniejszą, to mu się wzmocni prędkość maksymalna, co ciekawe, ale wtedy będzie bardziej na zakrętach, kurwa. Ładnie. Full przyciemnione szybki. Ładnie bieg redukuje. Jedziemy, kurwa. 300 po mieście, co to dla mnie, nie? Co to dla mnie, czaty, 300 na mieście. O, policja, patrz. Ona mi nic nie zrobi. Kurde, jakby ją na drift zrobić, też byłby kozak, nie? W kupę, tak, w kupecie też byłby kozak. Dobra, trzeba jakiś wyścig porobić. Ciekawe jak se poradzi na wyścigu, nie? Dobra, jestem ciekawy, jak se poradzi jebana na wyścigu, nie? To musi być bestia. A później możemy zrobić w niej swap silnika, nie? Na jakieś V8 albo V12, V10, kurwa. No w dzień policja mnie nie goni praktycznie. Ja! Kurwa, Ana, potężna. Potężna jest, morda się cieszy, kurwa. Dobra. Sunę po tych zakrętach. Dobra, jedziemy czaty na wyścig jakiś. Robimy jakiś wyścig, bo dawno, żebym nie grał w wyścigów. Nie robił w tej grze. Ile tu jest pieniędzy? To jest próba driftu, a to nie. Ej, może fabułę zróbmy, bo my mamy fabułę do skończenia, szczerze. Jest jakieś zadanie. Nowa misja. Ej, idealna dla mnie, pa, misję mamy normalnie fabularną w grze, czujesz? Idziemy zrobić. Kurwa, mamy fabułę do zrobienia. Tu trzeba skręcić, zauważyłem. Przepraszam, nie zauważyłem. Drzewko zaliczone, skoszone, kurczę. Czujesz to? Cześć Mati, siemano. Witam serdecznie i ciepło. Dobry wieczór na live'ie. Z giereczki. Tam jest Need for Speed. Okej. Jest jakieś zadanie, czaty, główne. Eksperyment, misja. Donate wleciał, baby. Pozdrów ordynatora Jarana na oddziale psychiatrycznym. Jest spokój, Jankes pewnie już najebany i tak to życie leci. A pan, panie strzała, chyba nie ogolony? Troszkę. Troszkę, ogolę się przed wyjazdem. Dzięki za donejcika, dziękuję. Dzięki za suba. Flawiusz? Dziękuję. Dobra, próbujemy go... Próbujemy go na wyścigu. Bestię niebieską. Gramy na poziomie trudnym. Ja dawno nie grałem w tą grę, więc zobaczymy jak mi wyjdzie. Jestem drugi, jest git. To jakaś Pagani chyba przed nami. Nie, to nie jest Pagani, to jest... Kurwa jakiś... O, shit, ale mnie wydupczyło. To jest jakiś... Porsche chyba. Pod którym jest nitro? Pod którym jest nitro, czaty? Pokazowe i opony na drift? Ej, pod którym jest nitro? Kurwa. A to jest ten typek chyba z misji. Nie wiem, czy ja mam go wyprzedzać? Że on jest tak zaprogramowany, że się nie da. Chuj, wyprzedziłem gościa. Trochę zarzuca bokiem. Shiftem? N? Da się ich wywalać tutaj? Da się! Easy. Jak w Undergroundzie. Okej, drugie okrążenie. Nie ma to jak na ręcznym wchodzić w zakręt przy 300 na godzinę, nie? Coś pięknego. X, godzin dobre, cześć. Siemano, hej. Witam cię serdecznie, przyjacielu kochany. Wy mój drugi, ostatni live przed wyjazdem na wakacje. Mam nadzieję, że miło mnie pożegnacie, co? Przed wyjazdem. Mam nadzieję. Gałgany. Kurde, muszę na zakupy pojechać jakieś. Bawarą się muszę przyjechać na pożegnanie. Bo jej tydzień nie będę widział jeszcze. Jeszcze mi mama weźmie i ją rozbije. Kurde. Dobrze jej idzie, kurwa, gramy na poziomie trudnym, ty. Nie jest źle. O, shit. Ale tu zakręt pojebany. Zawieszenie na drift. Co? Zarzuca auto, no a ja mam na tor teraz wzięte. Ja mam teraz na tor wzięte, nie? Ło, ale dźwięk poszedł na koniec. I strzał, kurwa. Co będziesz oglądać? No nie wiem, no będziesz musiał poczekać na mnie. Nie, gram na klawiaturze. Ciężko na tej na kierownicy się gra w nowe NFS-y. Cześć Oskar, siema. Ukończono, mamy ukończoną misję fabularną. Jedną. Ciekawe. Bambus, tor wyścigowy. O, tam fajna Bawara. Ej, fajna ta Bawara wygląda, nie? Dobra, lecimy dalej. Jakieś nowe wyścigi się podblokowały, ale mało hajsu nam dają, szczerze. O, zobaczcie. Taki wyścig 36 000. Chociaż nie, to nie jest mało, to nie jest źle. Ej, to jedziemy tam, jak już tam jesteśmy obok. No tutaj. I gdzieś tu chyba, w lewo. Siema Bawara, dzień dobry. E46? Jak zapał silnika zrobisz? No wtedy trzeba będzie też spróbować, nie? No bo słab silnika, to wrzucimy silnik mocniejszy, w sensie większy, no to trochę auto będzie inaczej się zachowywać, nie? Bo auto będzie miało większy silnik. Nie wiadomo czy lepiej, naprawdę. Podnieść i będzie lepiej jechać? Dobra, jedziemy. Na pełnym gazie, kurwa. Ej, a macie jeszcze jakieś propozycje czaty dzisiaj fur do zrobienia? Czy bardziej skupiamy się tylko na Bawarce i teraz jakiś słab, rzucenie jakiegoś innego silnika do auta i obczajenie jak będzie zapierdalał, na którym silniku będzie fajnie cisnął, nie? O nie, to jest ten posrany wyścig, ja go pamiętam. Ten jest posrany, kurde. Kolejne Bawarki tutaj jadą. Jadą świry w Bawarach. Live przycina przez tą prędkość? Live przycina wam czaty? O kurwa, wywaliło mnie. Fuck. Ej, to nie będzie łatwe na tym poziomie trudności. Ej, Giulię zrób? Jaką Giulię? No to jest Giulię. Co to jest? Nic nie przycina, dobrze jest? I bardzo dobrze. Ej, na ręcznym się zajebiście skręca, zauważyłem. On strasznie traci prędkość, jak się w drift wchodzi. Co jak masz auto pod drift zrobione, to ono nie traci prędkości, gdy driftujesz praktycznie. No, jedziesz cały czas tą samą prędkością. Czy moja beta jest też tak rozjebana? Nie. Niebieski dym spod opon, pięknie. Alfa Romeo? Jezu, nie, to brzydkie, fu. O! Murcielago, czy jakieś inne chyba Lambo tam było. Właśnie, żeby mnie wypieprzyli z drogi. Zostało jeszcze jedno Lambo, albo to jest Ferrari. Nie wiem szczerze, co to jest. Kurwa, ale go wyprzedziłem, gnoja. Nie wiem, co to było, ale go wyprzedziłem, więc easy. Ole muza. Trzeba podgłośnić, bo zajebista muza leci. Słyszycie muzę? O, nie mogę wyjść! O kurwa, a, bo tu się tabulator klika. O, teraz będzie kozak. Dobra, teraz będzie pokczamp. Teraz jest zajebiście. Nitro jest pod altem. O kurwa, ale to nitro zapierda. A bo ja wziąłem jedną butlę. Ja pierdolę, idiota. Kurwa, kupiłem jedną butlę zamiast 5. No tu macie wybór. Albo kupujecie jedną butlę taką wielką, że puszczacie drifta i jedziecie kurwa przez 10 sekund na nitrze. Albo kupujecie 5 małych butelek i macie po 2 sekundy na każdej butli około, nie? O, teraz ścina delikatnie. No ścina, no co, no kurde. Ta gra jest wymagająca, kurczę, no troszkę. Trzeba by podkręcić sprzęt. I to już nie chodzi o Bawarę. Cześć Hrekson, dzień dobry. Mam Mazda RX-7 na drift, wiesz? Zaraz ci pokażę. Wejdźmy sobie do garażu. Mam Mazda RX-7 właśnie pod drift. To jest najlepszy driftowóz w tej grze. Tak mi się wydaje bynajmniej, bo różnymi jeździłem. Według mnie to jest najlepsze. To kiedy sobie znajdziesz własny kąt? Nie słuchaj go. Gdzie jestem? Które to jest pod drift? To jest pod drift. Mazda RX-7 z Tokio Drift, nie. Teraz wam pokażę. Jak kupisz... A, tego nie zauważyłem. Audi A6 C7 z tuningu. Jest na pewno... Jest kilka Audi, ale... Jedno mi się nawet podobało, ale mam mało hajsu, czatę. Trzeba hajsu trochę zdobyć. Hej, tym razem mam dla ciebie coś zupełnie innego. Sprawdź się na serpentynach. Teraz jest głośno, kurwa, ta muza. Teraz jest za głośno właśnie. O Jezu! Wyjebało mi z opon. Zapomniałem, że to ma tyle mocy w sobie, że ja pierdolę, nie? Patrzcie. Muszę nitro naładować. Patrzcie na to. Patrzcie teraz. Ale nie zadziałało, bo nie mam nitra, ale zaraz zobaczycie. Musi nitro, dobra, naładowane, okej. Patrzcie teraz, kurwa, jaka bestia. Patrz na to. Driftowóz to odpierdala. Teraz patrz, kurwa. Patrz pan. Widziałeś, kurwa, jak wyjebało go z butów, nie? To jest dopiero bestia. To jest, kurwa, bestia. To auto samo chce latać bokiem. Nim się nie da normalnie latać tak naprawdę, widzicie? BMW robi Ferrari i Lamborghini. No. Kurwa, zapomniałem, jak się w tej grze driftuje w ogóle. No, totalnie zapomniałem, jak się lata bokiem. Kurde. Dawno się nie grało i tak to jest, kurczę. Trzeba sobie pograć trochę. Sobie przypomnę. O, shit. Punkt nabijamy. Benz. Dwie gwiazdki. Bo do dupy. Kiepsko, nie? Dobra, lecimy po nasze BMW, bo trzeba misję porobić. Więc to była ta Mazda, o której mówiłeś, nie? Żeby mówiłeś, że zrobić Mazda RX-7 pod drift. To jak widzisz, jest zrobiona, nie? Jest ładnie zrobiona. Ale zmieniamy dzisiaj furę na Bawarę. I na to. Ogólnie widziałem fajne Audi, chyba RS5, czy jakoś tak, do kupienia w tej grze. Na kierownicy lepiej? Możliwe. Gothic pójdzie? Dlaczego Gothic pójdzie? Gothic fajna giereczka, zagrałbym sobie. No. To trzeba kliknąć pyk i gaz do fulla? To jest fura, nad którą dzisiaj siedzieliśmy długo. Oh yeah. Pięknie. Pięknie, baby, kurwa. Śliczna. Dobra, mamy jakieś misje fabularne? Bo ja tej gry tak jakby nie ukończyłem. Znaczy, ukończyłem fabułę główną. Ale mamy jeszcze tak, do zrobienia misje offroadowe. Ale nie mam offroadu. Trzeba by sobie jakiś Subaru czy coś. A co to jest, kurwa? Co to jest? McLaren. Co to jest? Zdobądź darmową paczkę. Aston Martin. Jedziemy. Aston Martin jest do zdobycia. Kurwa. I za darmo mamy fury do zdobycia, czujecie to? Kurde, jakiś dodatek musiał wyjść chyba. chyba jakiś dodatek wyszedł, nie? Kurde, ja sobie nie przypominam, żebym miał fury do odebrania za free na mieście. Fable 4 jest gorsza od trójki? Nie wiem, bo nie grałem. Fable tylko zapomniane opowieści grałem, czyli pierwszą część. Chociaż mam dwójkę i trójkę na kompie chyba, bo na Steamie. Ale nie grałem jeszcze. Jeszcze nie grałem. Kurwa. Normalnie jak ten Dodge Charger z Szybkich i Wściekłych, ten Dodge Łysego. Wiecie co, ja bym chciał zrobić taki live, gdzie robimy auta z Szybkich i Wściekłych, ale wszystkie, które ja znam. No mamy już Skyline'a zrobionego z Szybkich i Wściekłych, mamy Mazda RX-7 i to wszystko. Kurwa. Jezus Maria, ale mi te FPS-y czaty spadają jak pojebane, wiecie? Te FPS-y mi spadają jak pojebane. A w nocy jest jeszcze gorzej, bo w nocy się więcej dzieje, czaty. W nocy jak jedziesz, to kurwa jest rozpierducha na maksa. Przydałby się jednak monitor w 1080p. Chyba jak wrócę, czaty, to sprzedam ten monitor w pizdu w końcu i kupię sobie w 1080. No to ja te Supry też... Ale nie ma Supry. Nie ma Supry chyba w tej części NFS-a. Wydaje mi się, że nie ma Supry. Mogę się mylić. Mhm. Bo oni tam... ci od Supry się nie zgodzili na po prostu... na użyczenie ich marki w grach takich wyścigowych, nie? O wyścigach... nielegalnych wyścigach ulicznych, nie? Gdzieś jest paczka do odebrania. W tym miejscu. W nocy! O kurwa, to jest w nocy dostępne. Oj, w nocy jest, czaty, ciężko, bo jest policja, ale mega trudna. Kurde. Odbierz Aston Martin. Za free? Muszę coś zrobić. Jakieś zadanie maybe. To jest jakieś zadanie. Patrz, kurwa, za free Aston Martin. Łopie. Czujesz to, kurde? Mam za darmo dwa nowe auta. Kurwa, dwa soundtracki się odpaliły. Ja pierdolę. Ej. Tak, wiem, że obsługuję G29, ale grałem i średnio mi się gra. Okej, wyzwania, szał prędkości, miń wybrane fotoradary z prędkością 209 na godzinę. Tym autem tego nie zrobię, bo to fabryczna fura. Dobra, zamknij łeb, jadę po drugą furę. Tu jest gdzieś druga fura do zgarnięcia, w tym miejscu. Gdzieś tutaj. Nasz chłopak chce mieć pewność, że zrobi to ktoś... Zamknij łeb! Trzeba zrobić małe show. Tu jest nagroda. O, tu! Ej! Jak ja mam to otworzyć? Ona jest w tym kontenerze. Mi pokazuje, jest... Kontener ma tą samą nazwę. Że w to trzeba uderzyć. Jest kotem kierownica? Naprawdę? Trzeba by potestować, kurczę. Ej, jak ja mam to otworzyć? Nie działa. Nie działa. McLaren, dostępny w sklepie. W dzień? Ej, właśnie, może w dzień trzeba, faktycznie. Kurwa. Ale teraz już nie mogę na dzień zmienić chyba. No nie da się, muszę do garażu wejść. McLarena trzeba kupić za 25 zł? Aha! Aha! Tego trzeba kupić. Patrz, jakieś wyzwania czarnego rynku. Masz zgodę na nowe części. Przejrzyj. Seria 1 z 2. Ale muszę to Astonem Martinem zrobić? Czy czymkolwiek innym? Po to radary z prędkością 209 na godzinę. Zajmij miejsce w pierwszej trójce w dziennych zawodach widmo. Patrz, kurwa, tu są jakieś nagrody. Dostaniemy kolor dymu z opon nowy, nowe ciuchy i nowe tuning. Tak mi pokazują emotki na czacie, ikonki. Ale mnie zastanawia jedna rzecz. Ja muszę to zrobić Astonem Martinem? Czy obojętnie jakim autem? Czaty. Cześć Damian. Obojętnie jakim autem mam to zrobić? Kurde, jestem ciekawy. Lista na Sylwię pod drift też kiedyś zrobię pewnie. Kurde, zastanawiam się. Maxa Payne'a skończyłem w teoretycznie. Gdzie jest to zadanie? Wyzwanie Black. Coś tam. O to chyba. Mamy auto niestuningowane. Ty, zalecane 210. Ale teraz sprawdźmy. Zmienię auto i zobaczymy. Albo podjadę i tam zmienimy auto i zobaczymy, czy mogę innym autem to zrobić. A Stonem to trzeba zrobić? Kurwa, no to muszę go stuningować. I co? I tu kurde, ej, fajne rzeczy możemy odblokować. Ej, to weźmy go, kurde, zmodyfikujmy chociaż trochę. Elita Plus. Trochę go wzmocnimy, parę koni mu damy więcej. Chłodzenie Elita. Układ wydechowy Unikat. Turbo doładowanie mu damy. Podwójne turbo. Elitarne. Teraz będzie lepiej zapierdalał trochę. Tu jest ten wyścig, dobra. O! I teraz tak. Start. To będzie trudne. No jeszcze musimy te fotoradary zrobić. Złapa byś zrobił w tym aucie? Nie muszę Astonem? Aha, dobra, to gang mówi, że nie muszę. Później weźmiemy swoją furę. W sensie Bawarkę, nie? Już ma ponad 700, parę koni. W tej grze to nie jest dużo. Można chyba 1400 maksymalnie w aucie osiągnąć. Nie są łatwi, kurde. Teraz zobaczymy, jak sobie radzą na zakrętach. Easy. Easy boy, easy boy. Czy to jest easy jak je w Anie Kappa? Patrz, kurwa, ja jeszcze ich na zakrętach robię nawet. Jaki to jest Need for Speed? Najnowsze. Najnowsze. Cześć bałwan, siema. Kurwa, zakręt. Te misje, które widzisz, są przypisane do Astona. Ale ktoś pisał, że będą misje drift. No to co, ja mam auto teraz pod drift robić? Specjalnie? Drift Astonem, nie? Kurde. Ej, nie jest ciężko, chociaż oni mają 210 level. Ja mam 320. Poziom stuningowanej afury. Ja pierdolę. Skurwysyńskie, kurwa, gówno. Nie dam się tak, kurwa, traktować. Z nudnych gierek na fajniejsze? Oj, kolego, cichosza. Cichosza. Gałganie. Ostatnie okrążenie. Porobiony śmierdziel na easy. Pięknie, kurde, pięknie. Pięknie, czatę, nie? A ja bym se Bawarą pojeździł, kurwa. Ale za to przynajmniej hajs dostanę i nagrody, kurczę. Tylko muszę jeszcze na fotoradarze, kurczę, osiągnąć 210 na godzinę, ale to raczej problemem chyba nie będzie. Czy da się tu rozpierdolić brykę? Tak, masz uszkodzenia, w szczególności w nocy, bo w dniu, w ciągu dnia aż tak bardzo tego nie odczuwasz, uszkodzeń. A w nocy jak uszkodzisz sobie furę na maksa, to nie możesz jeździć w ogóle, nie? I koniec nocy jest. Darku, co Darku? Co tam chcesz, kolego? Ło! O, ten ładnie wjechał. Co to za Need for Speed? Najnowsze. Michał, dzień dobry. Michał Wojak. Jak długo cię nie oglądałem. Mówisz? Kurwa mać. Skurwysynie. 94% wyścigu. Nie mam nitra. Ja pierdolę. Chociaż nie, nie przegrałem, bo w tej grze nie ma czegoś takiego, że musisz być na pierwszym miejscu. Po prostu mniej hajsu dostajesz. Dobra. Kurwa mać. Jak długo cię nie oglądałem, jak tam zdrówko? Dobrze. Powiem ci, że dobrze, bo właśnie jadę na odpoczynek. Za jutro ostatni live, czaty. Nie wiem, z czego wam jutro zrobić live'a. Ale jutro jest ostatni live na moim kanale i odpoczynek, jadę na wakacje. Na 99%. Bo mówię, jeszcze nocleg muszę ogarnąć. Niby mam nocleg, ale muszę jeszcze zadzwonić jutro, umówić i wpłacić zaliczkę. Jeżeli będę zainteresowany, ale chciałbym coś bliżej centrum, bliżej morza, nie? Dobra. Jedziemy po kolejne zadania chyba czarnego gostka. I teraz nie wiem, czy można farmić te wyścigi? Na przykład będę jeden robił wyścig 3 razy i mi zaliczy? Chyba nie. Dobra, szukamy jeszcze wyścigu tego, tej czarnej edycji, czy jak to tam się nazywa, kudła, gdzie indziej. Bo nie widzę. Nie widzę, kurwa, szczerze. A jest, jest, jest. Ale nie, to jest fotoradar, na którym trzeba osiągnąć tą prędkość. Dobra, to jedziemy tam. Tam musimy osiągnąć, o Jezu, 306, żeby mieć 3 gwiazdki. Kurwa, dobra, to będzie ciężkie. Na Mazurach byłeś i wypocząłeś sobie? Załatwić tobie hotel? Ale to nad morzem, stary. W małej mieścinie tam, kurwa. Chociaż nie, no nie jest mała mieścina, kurwa. To jest właśnie duża mieścina, tylko że... No. 260, nie, on 200, 300 na godzinę nie da radę. Bez tuningu jakiegoś większego to nie chuja. Ty pierdylaj gnoju. To nie chuja, nie ma opcji. Kurde, nie mam miniaturki do NFS-a. Nie spodziewałem się, że będziecie chcieli dzisiaj Need for Speed Heat. No i nie zrobiłem miniaturki. Trzeba coś ogarnąć. A tam kurde takie miniaturki jak dzisiaj są najlepsze. Takie cichosza. Nie? Cześć mister, dzień dobry. Nie trzeba dużo dawać, wystarczy to, co jest najważniejsze, czyli kurwa stawić niebieską Bawarę i chuj tam, nie? GG. O Jezu, przepraszam. Cześć Gank Albanii, co tam kolega? Kurwa mać. Maxon Official, siemano. Cześć Mr. Gucci. Na przykład fotoradary to musisz tuning unichuchu? Dam radę. Tu są ogólnie 2 takie. Czemu to mi się wyświetla, że tam na dole? Co kurwa? Tam na dole mam się 200 na godzinę rozpędzić? Żartujesz. Kurwa lagi mam. Muszę zmniejszyć ustawienia, czaty graficzne. Mam kurwa lagi. Ale to lagi mam tam, gdzie jest dużo zieleni właśnie. Więc musimy zmniejszyć jakoś trawy albo... Szczegółowość geometrii może. O, roślinność. Dajmy na wysoką. Dalej ścina, kurwa. Jebany. Ale ta gra jest wymagająca, kurczę, nie? Pomp za 6,5 koła. No ale mówię, jak ktoś chce se w 2K grać, kurwa, napierdalać na 32-calowym monitorze. Dodatkowo jeszcze 258 cel, dobra, tutaj trzeba go zrobić. Dodatkowo jeszcze drugi monitor ma. Nie, po drugiej stronie, no to... Masakra, nie? Dobra. Tu się rozpędzimy. Zaczniemy. Okej, lecimy, zobaczymy, może się uda. Michał, no, muzyka z NFS Most Wanted. Kto nowy na kanale, słuchajcie, subskrybuję. Tu chyba tylko 200 trzeba pojechać, nie trzeba jechać więcej. chyba zaliczyło. Ja. To jeszcze dwa takie fotoradary musimy. Wybrane fotoradary. Gdzie jest drugi taki? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Tu chyba. Gdzie my jesteśmy, bo ja siebie nie widzę. Ja siebie nie widzę w ogóle. A, my tu jesteśmy. No i ten zrobiliśmy. Gdzie teraz? Czekaj, bo się pogubiłem, kurwa. Który my teraz będziemy robić? Dobra, to jedziemy chyba do tyłu, nie? Kurwa, dalej ścina. Jebany. 95% obciążenia karty graficznej i 60% obciążenia CPU, nie? Payback mi się podobał. Jeżeli Payback ci się podobał, to ja what the fuck. W sensie to ci się bardziej spodoba. W sensie tak mi się wydaje, bo ja Payback nie lubię. Tak co? W sensie, żeby sobie tak pograć i potuningować fury, no to jest kozak giera. I sterowanie też jest delikatnie lepsze niż w Payback, na pewno. Ale jak zmniejszy na 1080p, to ja będę miał pikselozę. Bo ja mam 32 cale, a 1080p w 32 calach to pikseloza. Więc sprzedam ten monitor. Jeżeli ktoś jest chętny na 32-calowy monitor, piszcie śmiało na Facebooku do mnie, na priv. Tam jest jeszcze jeden do zaliczenia gdzieś. Tutaj. Kabanos, co tam się stało? Wszystko masz w tej grze obczajone? Nie no, ja też już trochę grałem, nie? Nie jest tak, że jestem nowy w tą gierę. Ura, ale ten soundtrack sprawia, że ta gra zupełnie nabiera innego sensu. Tak naprawdę, nie? Po urlopie Hot Pursuit? Nie, raczej nie. Zobaczymy, co będzie. Oj. Aj. Nie zaliczyło chyba. Chyba. Ej, zaliczyło? Zaliczyło? Nie. 1 na 3. Mam dla ciebie nową ścigałkę, dawaj, wal śmiało. Na ile jadę? Na 7 dni. Albo na 6. Chyba 1 na godzinę za mało. Teraz zaliczyło. Teraz chyba zaliczyło. Nie. Czyli ja zły fotoradar minąłem chyba. Ty. Ten muszę minąć. Fast and Furious Crossroads to jest najgorsza gra wyścigowa, jaką widział ostatnim czasem. Promka cenowa na Forza Horizon? Ja Forzę mało gierczę. W sensie Forza jest fajna do pogierczenia solo dla mnie. Na live'ie to tak... mech bym ci powiedział. Dobra. Spróbujemy to zrobić. Na easy. Na easy. I teraz tak, mamy 2 na 3. Został nam jeszcze jeden. Ale nie wiem gdzie. Musimy jeszcze jeden fotoradar zaliczyć. Od tej czarnej edycji. Gdzie on kurwa może być? W ogóle są oznaczone na mapie billboardy i pelikany do zbierania? I to nice, bo to jest potrzebne później, żeby auta odblokować. Ja chyba kupiłem jakąś edycję, że mi pokazuje, gdzie na mapie to wszystko jest, bo tak to tego nie ma raczej, nie pamiętam. Na sobotę byś miał hotel, kumper pracuje w hotelu, chcesz? Taki jesteś kozak? To zgłoś się do mnie na priv, ja ci nie wierzę. Zgłoś się do mnie na priv, dogadamy się. Kurwa, muszę się przeciągnąć. Ja ci nie wierzę, stary. Dobra, ty, kurwa, opcja jest. Gdzie jest, kurwa, ta próba prędkości, ty? Widzicie ją gdzieś? Muszę zmienić na... misję. Szukamy z takim znaczkiem. Takimś znaczkiem, kurwa. No nigdzie tego nie widzę. Ej, widzicie to gdzieś? Tą misję? Tu nie ma. Jest! Tu. Kurwa, daleko. Ostatnio kupiłeś grę Szybcy i Wściekli, pograłem jeden dzień i skończyłem fabułę. No ta gra jest do dupy totalnie, wiesz? Nie przeklinaj, bo dzieci tu są. Przepraszam, family friendly stream. Aż tak hajs z reklam musi się zgadzać, nie? Hajs z reklam musi się zgadzać. Pozdrawiam ciepła. Oglądałeś od premiery? Janusz Ryba miałeś wtedy? No nie kojarzę właśnie, za mało wbijasz na live. Nie kojarzę, wiesz? No. O 22 to już śpią gałgane. No wiesz, teraz to jest cisza nocna, szczerze. No tam już nie będzie darcia ryja. W ogóle, jak ja na wakacjach wytrzymam, skoro ja codziennie drę ryja do 2 w nocy, nie? Jak ja wytrzymam później? Ja będę robił wakacje w nocy, to ja będę musiał chyba na jakieś kluby chodzić i drzeć ryja tam, nie? Bo inaczej będzie masakra. Najebany, kurwa, wracał na chatę. Ty, o nie. Kurde, nie mogę najebany wrócić. Ty, co jest, kurde? Nie może być. Ja muszę impresować na pierwszych dniach, a później odpoczynek i odpoczywanie, nie? Dawaj live'a z telefonu? Dlaczego tak? No niby mam już internet, ale... nie wiem, zrobię wam live'a z Bawary jutro, maybe. Niespodziankowego. Może ją odpalę nawet przy was. Nie wiem, jak to zrobić, skoro muszę trzymać telefon. Musiałbym telefon, nie wiem, zostawić gdzieś na tym. Przy wydechu chyba postawić i co? Gdzie to jest? Jeszcze 3 km. Ja pierdolę. Wow. No, traci prędkość, bo ma opony, kurwa, torowe wrzucone pewnie. Środki usypiające? Jestem pierwszy raz, tu jestem i mi się podoba. Czekaj, napisałeś 2 razy jestem, czy ja jestem pijany i przeczytałem 2 razy jestem? Nie wiem, ale dziękuję, zostaw suba, kolego. Walnij łapkę w górę i baw się dobrze, bo mówię, ja wyjeżdżam teraz na wakacje, urlop se biorę, odpoczywam od streamów, wrócę czaty pełny sił i wtedy tworzymy nowy, zajebisty content na YouTubie. W sensie nowy, no może nie nowy, tylko po prostu już nie będziemy tak gier zmieniać co 5 minut, nie? Będziemy myśleć nad contentem ciekawym, który się przyjął i który się przyjmuje. 344, awaria. Awaria silnika mam. Zrobiłem to. Jest! Dobra, wyzwania skończone. W sensie jedno, bo są później kolejne, trudniejsze. Coraz trudniejsze są te wyzwania. Zobaczymy, czy nagrody mi się odblokowały, czy jeszcze nie. Powinny się jest! Kurwa! A nie! Ej, patrz, kurde, ja wam pokażę. Ja wam pokażę, dlaczego jeszcze... Patrzcie. Widzicie? Trzeba jeszcze jedno zrobić. Trzeba wygrać dzienną próbę driftu, ciasnota. O Jezu, jak to brzmi, ciasnota. Niczym ciasna ci... dobra. Zbierz 5 skrzyń czarnego rynku w pobliżu kontenerów. Seria 2 z 2. Jest takich 6. Fajna reklama, dzięki za obczajenie, za zobaczenie. Hashtag hajs z YouTube'a. Nie zgadza. Czekaj, kurwa. Gdzie jest moja morda? Tu jest moja morda. No, więc jeszcze musimy to zrobić. Dobra, jeżeli to jest drift, to ja muszę auto zmienić. Ni chuja tego... nie zrobię tym autem. Kurwa, weź te zastrane wyzwania. Ale mogę zmienić auto, czy nie mogę? O! Personalizacja, efekty nowe. Pa, nowe neony mamy. Mamy fajerwe... O, to jest nowe. Purpurowy, biały. Jak to świeci, bo nie widzę. Jesteśmy na wdwoziu jeszcze. W osiągach mamy coś nowego. Wymień silnik? Nowość? A, że do innych aut będzie można go zesłapować. O kurwa, ale opcja. Dobra, dawaj mi Mazdę RX-7. Kurwa, to jest bestia do driftu. Do rozpierdalania. Witam, gdzie Max Payne? Nie ma już Max Payne'a. Spytaj się widzów, dlaczego Max Payne'a już nie ma dzisiaj. Dobra, bierzemy furę. Gdzie w nocy robi, czy w dzień? O, mnie strzela w kościach. Widzisz, pan kolega zobaczył reklamę. Co się, zwierzu, tak śmiejesz, XDD? Ciasna cisza. Ciasna cisza, cisza, cicha noc. Brzegi rwie, sialalala, siurala. Dobra, chuj, wszystko, bierzemy misję. Dobra, teraz patrzymy, czy możemy tą misję zrobić, mając kurwa wóz nie ten, co potrzeba. Ale muza kurwa zajebista leci. Ja wam puszczę teraz super nutę, nie? Ja wam puszczę zaraz super nutę, tylko sprawdźmy, czy ja mogę to zrobić. Chyba nie. Ej, chyba nie, muszę to Astonkiem zrobić, kurczę. No i chuj, czaty, no. Chyba, że ja tego nie widzę, kurwa, gdzie to jest? Czaty, gdzie to jest, mordę? Nie no, musimy tamtym autem to zrobić chyba. Kurde mać. Ej, gdzie macie to zadanie niby? No, odpiszę na priv. Ej, gdzie to jest, kurwa? Nie, chyba trzeba tamtym autem. Zmieniamy. Dobra, napisałeś do mnie, zaraz obczaję. Czy uaktywnić transmisję danych? Nie. No bo teraz jestem na chacie, to mam Wi-Fi, nie? Na chuj mi transmisja danych. A gdzie ty do mnie napisałeś tak w ogóle? Polecam na Instagramie pisać, jak macie jakieś pytania czy coś. Bo na Instagrama wbijam. Zauważyłem, że tam się fajnie odpisuje. Okej, trzeba tym autem, dobra, chuj. To skoro mamy zrobić drift, to robimy go na drift. Czyli dajemy mu tak. Ty, a jakie daje się... Kurwa, nie pamiętam, jak ja dawałem w Mazdzie RX-7. Muszę sprawdzić, jakie są idealne ustawienia pod drift. Chuj tam, kurwa, kupię po prostu na drift i w dupie to mam. No. DVQ, no i właśnie masz bana, kolego, gratulation. Siema, strzała, dawno mnie nie było. Cześć, Łukasz, dzień dobry. Czyli tak, robimy czaty full na drift, kurwa. Nie, albo dajmy może zawieszenie wyścigowe byśmy dali. Dobra. Opony dajemy dragowe. Pięknie. Cześć, Michael, siema. A układ różnicowy dajemy na drift. Albo pokazowy. Pokazowy chyba nazywa. Kurwa, źle to zrobiliśmy. To jest bardziej pod asfalt. Dobra, nie wiem, może da radę. Zobaczmy, czy możemy teraz latać bokiem. Ale chyba nie, zjebaliśmy. Trzeba inaczej zrobić. Ej, weź tą muzę zmień. Miałem wam puścić jakąś nutkę, ale nie pamiętam jaką. Weź tam puść, kurde, nie wiem. Jaką nutkę miałem puścić? Co to kurwa jest? Ej, give me some nuts, kurczę, jakieś nutki. Give me some nuts, maybe. Bibera, ta, sam żeś Biber jest. Kurwa! Kurde lebele. Co ja miałem puścić w mordę? Nie przeklinać? Dobrze, przepraszam. Bardzo przepraszam, już nie przeklinam. Spróbuję, kurwa! De lebele, przepraszam. Nie gaming, kurwa. Czekaj. Nie no, do dupy, kurwa, nie pamiętam te. No nie pamiętam, kurde, no. Ty, a może zróbmy to w ten sposób, że ja... Chuj tam, kurwa. Dobra. Wiem, co puszczę. Po prostu to, to i tyle. Nie wiem, kurwa, coś miałem puścić, ale zapomniałem co, kurde, już. Mnie cipkam swędzi, kurde. Dobra, idę stąd. Macie. Tato teraz tak lata, że nie lata, kurwa. Pierdolenie o Chopinie, kurwa. Wypierdylam ten sprzęt. Riders of the Storm macie, kurwa. Sanach melodia, dobra. Sana melodia, zaraz będzie. Taka melodia, że hu. Dobra. Ty, nie to, kurde, nie ten przycisk. Czekaj. Osiągi. Tu dajemy pod drift. O! Teraz będzie zapierdalać. Rytuł to wy nie znam. Nie znam. Sana melodia, dobra. Jedziemy, czaty, gdzie mam iść? Konrad, twój brat ma 7 lat i to ogląda. Pozdrawiam. Spróbuję nie przeklinać. Chociaż twój braciak jak pójdzie do szkoły, to nie takie rzeczy usłyszy, ci powiem szczerze. Dobra. Ej, mam pytanie, widzicie gdzieś tu, kurwa, tą trasę? Gdzie to, kurde, jest w ogóle? Jecież w pierdyle, kurde, mać, weź to znajdź teraz na tej całej mapie. Tego nie ma, kurde. Może to w nocy trzeba. Fuck. Chyba w nocy trzeba. Dobra, idziemy do nocy. Okej, jest noc, oczywiście klatki spadły jak zwykle. Muszę peceta wyczyścić, bo chyba się już zakurzył, że tak napierdyla. $46 000? Daje ten wyścig? O kurde. Dużo. Tu dużo nowych wyścigów jest. Obława 5. To jest najgorszy, kurwa, wyścig. A tu są unikalne części do zdobycia. Sprint, Shinny-Shakan. Shinny-Shakan. Ty, ale w nocy szczerze też nie ma tych wyścigów. Albo ja, nie wiem, jestem popierdylony, albo tych wyścigów, kurwa, nie ma. Gdzie one są niby? Może misja? Może to w misjach jest? Taty, gdzie macie tą misję? Nie ma tego nigdzie. Więc pojebało mi się. Ej! Kurde! Łatwo, a czasem nie. No i teraz nie wiem. Dzienną próbę driftu ciasnota. Co to jest próba? Dobra, wszystko jasne. To jest próba driftu. Dobra, wszystko jasne. Dobra, czyli zmieniamy furę. Cześć Dominik Walczak, dzień dobry. Czyli zmieniamy furę. Chyba. Chyba, że muszę to tym autem zrobić. Dobra, to już wiem mniej więcej o co chodzi. W sensie, nie wiem gdzie to jest, ale wiem o co chodzi. Ciasnota, nie? Jak moja dupa. No, dobra. Chryzantemy złociste? O Jezu. Gdy się pojawiasz na szklanym ekranie. To śpiewa ze mną. Przyznać się, gałgany. Kto chce zaśpiewać? Jesteś najlepsza. Dam na Discordzie zaśpiewać i dostaniesz moderatora jak zaśpiewasz. Jak zaśpiewasz całość, nie? Od początku do końca. Najlepiej płeć piękna. W mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało. A na ile ja mam to zrobić? Na 3 gwiazdki? kurwa postrany wyścig, nigdzie go kurwa nie ma. W dupę jeża z tym wyścigiem, kurde. No nie ma go, kurde. Gdzie on jest? No próba driftu. A gdzie ona jest? Ci kurwa bydlakiem pomacham, zara. Się wkur i to będzie kurde rzeźnia. Gdzie jest kurwa ta próba driftu? Zasrana misja. Dobra, hutam, kurwa, jadę tutaj. Może się pojawi na ekranie, na mapie. Napryw wiadomość? Ale gdzie? Na Facebooku? Znowu laguje. Siabada bada, oh yeah baby. Tak, głowa w betoniarce będzie później. Nie, bo dzieci mnie oglądają. Powiem wam szczerze, I like this. Nie. I like this so much, my friend. Na Instagramie? Mam powiedzieć twojemu bratu, żeby poszedł spać? Idź spać, gałganie. No. Bo cię wymydlę zaraz mydełkiem fa. Jak nie pójdziesz. Anonymous, cześć, dzień dobry. Kurwa mać. Ty cycolina, gdzie mam kurwa te drifty zapierdyć, bo ja nie wiem. Misja drift ciasnota się nazywa, a ja nie wiem gdzie. Kurwa do dupy te zadanie, nie wiem gdzie w ogóle jechać. BMW F32. Mam względem ciebie poważne plany. Chcę ciebie w... Kurde lebele. Jestem nagrzany. Szabada, ty ja. O! O, yeah. O! Tak będę śpiewał jak będę pijany, kurwa. O, mydełko fa będzie leciało na maksa. Aż będzie kurwa kraksa, my friend. No. Dobra, kurwa, jesteśmy. Mamy paczki jakieś zebrać teraz. Zasrane paczki trzeba zbierać. A nie, to jeszcze nie wjechaliśmy. 700 metrów jeszcze. Do dupy. Cześć masterowiec, dzień dobry. Szukamy paczek, kurde. Żem kurwa znalazł. Tam u góry coś jest, a to billboard. Tu jest. A to na górę trzeba wjechać. Reklama? Nie wrzuciłem reklamy. Patrz! Nie wiem, czy mogę zmienić auto. Cześć ziomek, siema. Zajebiście. Gdzie lecimy? Tu? A! Gdzie to jest? Gdzie ta paczka? Nie ma jej tu. A tu jest. Mam w nią wjechać? Kurwa, co ja mam z tą paczką zrobić, ty? W dupę se ją mam wsadzić, czy jak? Że trzeba coś kliknąć. Chyba zaliczyło, nie? Chuj wie. Zaliczyło, czy nie? Jeszcze 4? A się zaliczyło, dobra. Tu jest ta próba driftu, ciasnota się nazywa. Zmień samochód, pa, można. Kurwa, trzeba było tak od razu. Pojedynka. To tu jest jakaś ekipa? Strzela takie marchewy z rury, że chłopie kurwa jak po ostrym kepsie. Dobra, ładnie. 200 000, nie jest duża. O kurwa, ale tu jest faktycznie ciasnota. Ja pierdyle. O shit. Faktycznie jest ciasno. Ja cież pierdyle. Nie będzie łatwe. Nie mam aut do takich zakrętów. Ja mam raczej na długie, dłuższe drifty zrobione. Ładnie. Kur... Nie przeklinaj, dobra, dobra, cicho tam, nie przeklinam. Cicho siedzieć, gałgany. Dobra, tam wjadę w to gówno i tyle. Trzeba na ręcznym, bo inaczej nie da rady. Nie lubię na ręcznym, ale niestety trzeba. O, shit, myślałem, że tu skręt będzie. Muza się skończyła. Ej, czaty, muza się skończyła. Ej, wiem co wam puścić za muzę teraz, ty. Ja wiem co wam puścić. Ten, jak to się nazywało? Kurwa, ej, idealnie do tego momentu. Czekaj, kurde, idealnie by pasowało. Jak się nazywa? O, wiem. Już wiem. Idealnie do tego momentu. Jak ktoś zna, to pozdro 600. To nie jest moja Bawara. A za cicho. Ładnie, kurwa. Ah! Baby! Oh, give me claps! Oh, yeah, my friend! Ale żem zajebał, kurwa, drifta takiego, że ci, kurwa, łoczy zbielały. Kuda stanął, kurde, czujesz? Przepraszam, nie przeklinam. Ha! Muszę te paczki jeszcze poszukać. Ja mogę paczek szukać, jak mam ten? Bo mogę, nie mając tamtego auta. Gdzieś tu. Nie mogę. Nie pokazuje mi paczek nigdzie. O, tu nie ma zakrętu. Nie zaliczyłem? Co kurwa? What do you say, my friend? You wanna kick in the ass, my friend? From Shała Gaming? Żartujesz se chyba, kurwa. Nie zrobiłem? Żart. Kurwa, 900... Ja pierdolę. Ja żartujesz sobie ze mnie. No i jeb, kurwa. No, to grany, kurwa. BMW nie mogę, to znaczy nie jest zrobione pod drift, pod wyścigi je zrobiliśmy. Japońska motoryzacja najlepiej. Kurwa, ale tu są zakręty małe, ja pierdolę. Jak ja nie lubię takich małych zakrętów, ja wolę dłuższe. Większe. Trzeba to zaliczyć, kurwa. Astonem tego nigdy nie zrobił. Fuck! Kurwa, ile jeszcze? By tym razem zaliczyło, nie? Teraz nie zaliczy, to się w... nie. Na maksa. A! Easy nabijanie punktów. Tak. Już osiągnąłem limit. No i GG, my friend. Się napierdala w tą grę. A muza mi dodała kurwa kopniaka chyba. Easy kurwa. Kurde. Ah! Co to jest, Adrian? Co to jest? Cicho siedź, dobrze jest, kurwa, zrobiliśmy to. A ja mam pytanie, czaty. A ja teraz, żeby te paczki zbierać, to ja muszę tym Astonem se zapierdalać, czy nie muszę? Nie zaliczyło mi tego chyba. Zaliczyło mi? O Jezu, przepraszam. Ja nie wiem, czy mi to zaliczyło. Ja muszę to tamtym autem zrobić? Co, kurwa? Naprawdę? Ja pierdolę. Ja Astonem to trzeba gówno zrobić. A ten Aston to się do chuja nadaje, nic nie zrobi. No żartujesz chyba. Naprawdę? Ukończone zlecenia 0/6. No chyba ich pojebało. Nie ukończono, jeszcze raz. Ja. Nie zaliczyło, trzeba z tonem to zrobić. My life be like. Oooo. Oh shit. Holy friend, my friend. Dobra, subscribe the channel i lecimy, gałgany. Gdzie lecimy? Czemu ja licznik donate'ów wyjebałem, w sensie licznik przedłużania live'a? Czemu ja to wyjebałem? Trzeba było zostawić i gałgany byście mieli live'a 3 godziny dzisiaj. Czemu ja tego nie zrobiłem? Dobra, jedziemy. Piosenka się skończyła. Oh yeah. Ale będzie muza teraz, patrz, jak pierdolnie to zabije. Chyba. Masz. Masz, kurwa. Ciesz ryjca. Ciesz się, kurda. Dobrze wyjebałem ten licznik, bardzo źle. Źle mi z tym, wiesz? myślałem, że dziewczynę na lody zabiorę pierwszego dnia, a tu chuj. To najwyżej na lizaka ją zabiorę. What the fuck? Dobra, jedziemy. Trumna, nie, trumna dance. Grasz jeszcze w pump. Co to jest pump? Pump? What is pump, my friend? Pump? Pupcia? No, pupcie to ja głaszczę codziennie swoją, nie? Mydełkiem fa. Kurwa, chłopie, co żeś myślał? O kurwa, ale lata bokie, ba, kurwa, pijany chyba. Ta muzyka mi tyle energii dała. Kurwa, się wszystko da niszczyć, nie? Jezu, ale są ścinki, kurde. Ze starym oglądasz, mam nie przeklinać? No i co? Twój stary to tam popija piwko i ogląda moje streamy po cichaczu. Więc ty... Co ty wiesz o życiu, chłopie? No? Kurwa, ale lagi, ja pierdolę. Widlaka żem wyjebał w kosmos, nie? No. Zmiana fury! He! Właśnie, dzieci już śpią o tej godzinie chyba. Ale kozak nutki tu są. Patrz. Patrz pan. Kurde, lebele. O nie, tego nie chcę, nie. Tego to ja nie chcę. O, dziękuję. O nie. Mój tata mówi, że masz spe co? Spe, nie rozumiem. Halo, tłumacz mi, give me tłumacz, please. I do not understand this, my friend. I understand only... Oh, ey! Co? Kurde lebele, co wy walicie mnie w kija? Co to ma być? Pimpek, żebyś mi strzałę sprzedał, zapraszam. Dochodzi kto? Czemu jest soundtrack z Need for Speed Most Wanted? A bo se kliknąłem taki, wiesz? Se kliknąłem taki soundtrack, to taki soundtrack jest, kurczę, wiesz? To taki soundtrack jest w mordę jeża. O... Mogę sobie odpalić soundtrack jaki zechcę. Bujasiem z ciała gaming rozpierdalacz. Arwszaj, siemaneczka. Znowu będą lagi, bo przez trawę przejeżdżam. Przez trawę laguję. O, ale lagi, chłopie, masakra. Mówisz, że spadasz, bo jeżdżę gruzem? Jakim kurwa gruzem? No muszę, no bo zadania robię, wiesz? Są wyzwania, chłopie, trzeba to zrobić. Czy duża ta gra waży? Nie, 30 giga. Około 30 giga. Chyba. Tu jest chyba kolejna paczka. To trzeba będzie wjechać na nią w ten sposób. Czekaj, jak mi się... O ile mnie pamięć nie myli... Świetnie, kurwa. Świetnie, żeś to zrobił. Pięknie. Jestem dumny. No, teraz będzie dobrze. A jak wyhamuję? Dobra, nieważne. Chyba nie tak miało wyglądać. Maxon Lanoire, dzień dobry, cześć. Cześć kolega. Chyba nie tak miało wyglądać. Tak też to nie miało wyglądać. Dobra, myślałem, że szybciej się rozpędzi, kurwa, popierdolenie całe. Nie rozpędził, kurwa. Kurwa. No to świetnie ci idzie strzała, świetnie. I tu są takie znaczki, które pokazują chyba, gdzie trzeba iść po ten, tą paczuszkę. Zauważyłem. Dobra, teraz mi się uda. Teraz mi się uda. Dało się, chyba. Ale to nie tu. Gdzie jest ta paczka? Nie widzę tych paczek w ogóle. O Jezu, weź ten drift teraz zalicz, kurwa, tym autem. To jest niemożliwe do wykonania. To auto jest tak chujowe na drift, że masakra. Tu trzeba 200 000 zdobyć. Jezus Maria. Pomiń. Dobra, jedziemy, spróbujemy. Zobaczymy. Da radę. Jezus Maria, przed... Ja pierdolę, to jest kurwa driftowóz. Nie, no przed ten challenge kurwa się nie da tego zrobić, ty. To driftuje jakby kurwa miało się spierdzieć zaraz. Weź Kubikson, siema. Tym się w ogóle bokiem nie da latać. Mi każą tym latać bokiem. Nie da rady tym latać bokiem. Dobra, tu taki zakręt, no. Nabijemy punktów. Ja mam dopiero 40 000? No to se kurwa. Nie mogę innymi autami, bo zrobiłem wtedy, to mi nie zaliczyło. Trzeba tym autem chyba. No to chuj, przegraliśmy. Tym autem nie da się tego zrobić. Między mi kaktus na czole wyrośnie. A może? Ej, spróbujmy. Fuck, się wyjebałem prawie. A może? Ej, spróbujemy, czaty. Ej, trzymajcie kciuki. Może się uda. Druga runda mi lepiej idzie. Trzymajcie kciuki. Może się uda. Jest. To jest rzeźnia, driftować tym autem to jest kurwa masakra. No ale dobra, udało się. Jest. BMW seria 7 E38. Uuu, chciałbym zobaczyć, kurczę, no. Dobra, chociaż trochę hajsu dostałem, fajnie. Zaliczyłam. 18 000 to mało. Aha, trzeba będzie tuningować za chwilę. Jest, zaliczyło, tam musimy jeszcze 4 skrzynie znaleźć. Ale ja pierdolę te skrzynie i da czaty odpocząć. O! Słuchajcie, jutro robię pożegnalny stream. W sensie inaczej. Tak jak powiedziałem, jutro jest ostatni stream, ale taki prawdziwy, w sensie, że zapowiedziany, że o 20 i tak dalej, o 19, nie? Spróbuję. A ogólnie w piątek albo zrobię sobie już dzień wolny, czyli ten już przed wyjazdem. Bo może też być tak, że ja nie wyjadę w końcu, bo może noclegu akurat nie ogarnę, ale... na 90% wyjeżdżam, dlatego już wam to mówię teraz, że jutro normalnie stream jest, nie? Co będzie na tym streamie? Zrobię wam ankietę albo spytam się na grupie facebookowej, co chcecie na pożegnanie mnie na streamie i macie być na pożegnaniu. Zrobię wam może jakiś, nie wiem, prezent, jakiś giveaway na pożegnanie czy coś. Zrobię wam, czaty, może jakiś giveaway czy jakąś niespodziankę. Jutro macie wszyscy być. Jutro macie mnie pożegnać. Ja chcę, słuchajcie, iść na wakacje, wiedząc, że widzowie za mną zatęsknią chociaż trochę, a nie będą mieli wyjebane jaja, nie? Więc czaty, jutro jest live'ik, co będzie to będzie, spytam się was, dam wam posta. A jeżeli chodzi o piątek, może odpalę streama godzinę, dwie, takie pogadanki, żeby sobie coś tam pograć w dzień, przypominam, bo wieczorem będę odpoczywał i spał, żeby się wyspać, bo o 5 rano muszę wyjechać, czyli mniej więcej o 4 wstać, wyszykować się i pojechać, nie? Czyli tak to wygląda mniej więcej. A na razie to wszystko, czaty. Idę wam tego posta przygotować, żebyście już jutro mieli cały dzień informacje. A na razie to wszystko. Trzymajcie się, dobrej nocy życzę, spokojnej, do zobaczenia. Hej, hej, papa. Cześć.